Piątek 26 maja z Ewangelii Świętego Jana. Czy kochasz mnie? Zapytał Jezus. Rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Pamiętamy, że jako małe dzieci coś narozrabialiśmy, coś przeskrobaliśmy. Coś tam napsociliśmy w domu, to biegliśmy do mamy, przytulaliśmy się, mówiliśmy, jak bardzo ją kochamy, żeby kiedy mama dowie się w tym momencie, że coś narobiliśmy, to patrzyła na nas przez pryzmat miłości. Żebyśmy nie pociągnięci zostali tam za ucho, nie zobaczyli tego palca, który nam pogrozi, czy nawet w jakiś sposób skrzyczani przez mamę. Mąż, kiedy spóźnia się z pracy, bo coś go tam zatrzymało, to kiedy wchodzi, o, piękny kwiatuszek żonie, kochanie, kocham cię, skarbie, przepraszam, spóźniłem się. Miłość, miłość jednoczy, zbliża. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus pyta się Piotra, czy ty mnie kochasz, czy ty mnie miłujesz, to jest pierwsze pytanie w ogóle Jezusa do Piotra. Czy ty mnie miłujesz, kochasz? Mimo że Jezus wie, że Piotr się go zaparł. Że stracił wiarę, kiedy patrzył na Jezusa kroczącego po jeziorze. To on cały czas szuka tej miłości w nim. Czy ty mnie naprawdę kochasz? Właśnie, Piotr coś tam narozrabiał, coś tam nagmatwał sobie w życiu, w tej relacji z Panem Jezusem. Ale Jezus cały czas czeka na jego miłość. Ten chłopiec, który narozrabiał, on wie, że kocha mamusię, że mamusia kocha jego. Ten mąż, który wraca zawsze do żony, on wie, że tą żonę kocha i ją przeprasza. My dzisiaj mamy patrzeć na życie nasze przez pryzmat miłości, bo ona jest najpiękniejsza. Ona buduje wszystkie relacje. Buduje wszelkie relacje z człowiekiem i z Bogiem. Dzisiaj jeden z piękniejszych dni, chyba na świecie, to dzień naszych mam, dzień matki. Wszystkim mamom składam dzisiaj najserdeczniejsze życzenia. Bożej opieki, Bożego błogosławieństwa, wielu łask Bożych. Przede wszystkim opieki tej najpiękniejszej mamy, która jest w niebie, Maryi. Aby wypraszała wam wszelkie dobra, aby dawała wam to, co najpiękniejsze. Te wszelkie potrzebne łaski, przede wszystkim zdrowie, siłę. W tym codziennym życiu, abyście swoją miłością macierzyńską ukazywały to, co dotrzymałyście od Boga, miłość, i tą miłością się dzieliły. A my w ramach dziękczynienia, żebyśmy umieli o was pamiętać nie tylko 26 maja, ale żebyśmy każdego dnia wam mówili słowo: kocham cię, jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie potrzebna. My później kiedyś doświadczamy w życiu, kiedy już stracimy naszych rodziców, mamy, że chyba nie do końca daliśmy tej miłości. Nie do końca znaleźliśmy czas dla naszych rodziców bliskich. Dawajcie jej dzisiaj. Dawajcie jej każdego dnia, dopóki są z wami. A za tych, których już nie ma, tą oznaką miłości będzie wasza modlitwa. Modlitwa za zmarłe mamy, zmarłych rodziców. Może msza święta, może pójść dzisiaj na cmentarz do swojej mamy, może zapalić świeczkę, może dać kwiatuszek, różyczkę. To jest prawdziwa miłość. Ta miłość z żyjącymi, ta, których już nie ma, kiedy o nich pamiętamy. Z serca wam wszystkim dzisiaj błogosławię na ten piękny, dzisiejszy, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że on jest słoneczny, bo nagrywam to dzień wcześniej, że jest słoneczny, a sposób szczególny wszystkim mamom. Niech was Pan Bóg prowadzi swoimi drogami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.